tu jakiś hit. Ja wam nie pokazywałam, ale tutaj była taka tabliczka z napisem wyjście ewakuacyjne. I po prostu dzisiaj ona rąbnęła w ziemię przez 2-3 lata ona wisiała tutaj bez problemu. Natomiast w dzień, w który zaczynałam już ogarniać pokój i nie dostawałam się tam, bo nie miałam po co, bo tu nie mam kompletnie nic, to rąbnęło. Około 40 zł na lampki, około 30 zł na półeczki, na książki,
z OLX-a, polecam, bo możecie znaleźć fajne okazje. I ewentualne jakieś dodatki, chociaż ich dużo też nie kupowałam. A zmiana jest po prostu ogromna. Zaplanowałam też sobie miejscówki do nagrywania, na pewno na tym biureczku chciałam coś tak ponagrywać, bo przyjemnie mi się tutaj na nim siedzi. Na pewno jest to też, myślę, że dość oczywista miejscówka. Oczywiście łóżko. Chciałabym tym filmem pokazać wam, że nawet jeżeli nie macie zbyt dużej ilości pieniędzy, tak jak ja, to może się z czegoś, co wygląda po prostu źle, słabo, swoją kreatywnością zamienić to w coś, dzięki czemu będziecie czuć dobrze. Chcę, żeby to była dla was taka motywacja do zmian. Do zmian i po prostu dążcie do tego, pokombinujcie troszeczkę, a jestem pewna, że uda wam się znaleźć rozwiązanie sytuacji. Że uda wam się znaleźć to, do czego dążycie. Tak jak w moim przypadku, ten pokój był odkładany od naprawdę dawna, bo nie ma kasy na farbę. Bullshit, bo taka farba kosztuje 50 zł i to nie jest dużo pieniędzy. I w każdym momencie po prostu mogłam pojechać do sklepu i kupić tę farbę z własnej kasy. Nie złapcie się w tę pułapkę, jeżeli potrzebujecie zmian, to je wprowadzajcie. I wiedzcie, że nie zawsze muszą się liczyć z jakimiś ogromnymi kosztami. Chociaż wiadomo, trzeba też wziąć pod uwagę, że czasem cena równa się z jakością, no i na to trzeba zwrócić uwagę. I to by było na tyle. Do zobaczenia, moje gwiazdeczki.